Cześć, z tej strony Michał, właśnie wstałem, pewnie widać, i przygotuję sobie takie nietypowe na bazie mąki migdałowej pancake'i. Jest to fajny, szybki w przygotowaniu przepis. Jeżeli chodzi o bazę, jest to mąka migdałowa, 100 gramów użyjemy, troszeczkę, żeby polepszyć strukturę, dodamy jeszcze skrobis tapioki, 15 gramów, mleko owsiane, 80 gramów, dosłownie troszeczkę, dwie łyżki, 20 gramów syropu klonowego, jedno jajko. Jeżeli chodzi o przyprawy, to będzie łyżeczka wanili bourbon, łyżeczka proszku do pieczenia i szczypta soli. Krok pierwszy to jest wymieszanie mokrych składników, czyli sobie tutaj do miseczki, dużej miseczki wsadzamy jajko, syrop klonowy, i mleko migdałowe, i to wszystko wymieszamy. W drugiej miseczce tak naprawdę mogłem zrobić to odwrotnie, ale jest godzina 6 rano. Mąka migdałowa z tapioką i przyprawy. Jakoś może mi się uda to wymieszać. Udało się. Mieszamy składniki mokre z suchymi. I nasze ciasto gotowe. Jak widać, zajmuje to dosłownie chwilkę. Potem to wszystko upieczemy. A korzystając z okazji, mam dla Was rozdanie. Dajcie znać w komentarzach, do czego używacie mąki migdałowej. I jedna osoba otrzyma ode mnie w prezencie taki słoik naszej mąki migdałowej, którą znajdziecie w naszym sklepie ekogram.pl. Tam znajdziecie również inne nasze produkty. Prowadzimy przetwórnie, produkujemy ekologiczne masło orzechowe, a przy okazji mamy też inne produkty. Zapraszam Was do naszego sklepu online. Ciasto można powiedzieć, że już jest gotowe i zaraz będę na oleju kokosowym albo na dowolnym tłuszczu, na przykład na maśle klarowanym, na oliwie, na czym lubicie, teraz je będziemy smażyć. Pamiętajcie, nie za duża temperatura, bo dość łatwo przypalić te placki, także taka średnia temperatura. Też nie robimy ich za dużych, bo mamy tutaj proszek do pieczenia i one nam urosną. Także muszą być minimalne chociaż odstępy między plackami. Pancake'i smażymy 2-3 minutki z jednej strony. Jak zobaczycie tutaj od dołu, że są już takie delikatnie przypieczone, zmieniamy stronę. To nawet chyba chwilkę za długo. Także tak jak mówiłem na początku, nie przesadzajcie z temperaturą. Wyszło około 6 takich średnich racuchów. Jeżeli chodzi o konsystencję, są takie fajne, fluffy, mięciutkie, pulchne, bardzo dobre. Także jeżeli chcecie więcej takich przepisów, zostawcie łapkę w górę. Dla mnie to będzie informacja, żeby nagrywać więcej podobnych filmów. Subskrybujcie kanał. Dzięki, że oglądaliście, i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!